współpracę różnego rodzaju służb, właściwie nie ma dokładnych danych na temat tego, ile faktycznie osób znajduje się w Bośni i Hercegowinie. Tutaj mówię o służbach, które powinny o tym wiedzieć, to znaczy przede wszystkim Straż Graniczna i tak dalej. Natomiast skąd te dane, skąd informacje, że na przykład między 30 a 50 tysięcy, one właśnie pochodzą z miast wewnątrz już Bośni i Hercegowiny, od lokalnych, nie wiem, od samorządów, od różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które się już opiekują tymi ludźmi. Powstają obozy, gdzie ci migranci ekonomiczni koczują, na przykład w miejscowościach na wschodzie, jak Trebinje, Czaplina, Stolac. Już w Sarajewie mamy przynajmniej kilka tysięcy migrantów. W miejscowości już przy granicy z Chorwacją, czyli Velika Kladusza, Bihać. I tam stamtąd spływają informacje o prawdziwej liczbie migrantów, którzy już się znajdują w Bośni i Hercegowinie, natomiast oficjele są zdziwieni, jak to nagle, skąd się wzięli ci ludzie. Dlatego, że Straż Graniczna i inne służby odpowiedzialne za kontrolę granic nie są skuteczne. A dlaczego nie są skuteczne, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, żeby wyjaśnić. To znaczy tak, przede wszystkim podziały etniczne w tym państwie grają ogromną rolę, bo od lat jest istotniejsze, kto z którego narodu, z której grupy etnicznej kontroluje daną służbę, niż czy ona jest skuteczna, czy nie. Czyli na przykład jest kontrolowana... Przez na przykład Straż Graniczna jest pod kontrolą Chorwatów, nie wiem, policja na przykład w Republice Serbskiej oczywiście jest prawda, pod kontrolą Banjaluki. Teraz pytanie jest, kto kontroluje służby wywiadowcze, to też jest podział, prawda? Więc jedni... To nawet nie chodzi o taką, powiedziałbym, zwykłą konkurencję, tak jak bywa w każdym państwie, tak, że wywiad jeden konkuruje z innym lub jedna służba z inną. Tylko, na przykład, tak? Tak jest, tylko to też, ale do tego musimy dodać jeszcze głębsze podziały etniczne. No, jeżeli na przykład Chorwaci kontrolują granicę, no to muzułmanie sobie nie zrobią nic po to, żeby pokazać, że Chorwaci się nie nadają, nie potrafią tego zrobić i tak dalej. Także dodatkowe polityczne problemy mamy i stąd jest, powiedziałbym, bardzo chaotyczna sytuacja, jeżeli chodzi o nie tylko o stan obecny, bo to, co się teraz dzieje, to już wiemy, tak? Wiemy mniej więcej, z jaką dynamiką wchodzą nowi migranci. Natomiast problem polega na tym, żeby właściwie ocenić, co się może dziać w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ już w tej chwili władze Bośni i Hercegowiny zapewniają, że nie mają ani środków, ani możliwości, żeby na przykład zamknąć granicę. Pojawiają się opinie niektórych czołowych polityków w Bośni i Hercegowinie, tak, musimy zamknąć granicę, nie mają nawet możliwości, gdyby chcieli to zrobić. Poza tym migranci, którzy już są w drodze z Grecji, z Albanii, przechodzą przez Czarnogórę lub powiedzmy tą drugą odnogą przez Serbię, tam nie są absolutnie zatrzymywani, bo Serbom i Czarnogórcom nie zależy na tym, żeby zatrzymywać tych ludzi u siebie. Po co? Niech idą dalej. I oni wchodzą teraz... Jak zatrzymają, to problem pozostaje na ich terytorium. Oczywiście. I nawet nie chcą ich rejestrować, bo wtedy wchodzi ta umowa readmisyjna, tak, że muszą państwo końcowe, tak, musi... ma możliwość, że tak powiem, zwrócenia migrantów do państwa, w którym się po raz pierwszy zarejestrowali. I dlatego nikt ich nie chce rejestrować. Poza tym pojawia się problem, który... Ja byłem na początku maja w Bośni i Hercegowinie i obserwowałem, ja widziałem tych ludzi na miejscu. Na przykład wypowiadają się lokalni politycy, którzy mówią tak. Policja zatrzymuje migranta w miejscowości Trebin. To jest na samej, można powiedzieć, na samej granicy Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. I pytają się, jak masz na imię, tak i tak. Skąd jesteś? Z Syrii. I rejestrują go, znaczy zapisują w ten sposób. W momencie, kiedy ta sama osoba pojawia się w Sarajewie, podaje imię, inne imię i nazwisko i mówi, że jest z Libii. Nikt z nich, ale absolutnie nikt z nich nie ma żadnych dokumentów. I teraz podejrzenia są władz, bo
Bośni i Hercegowiny, że oni celowo niszczą dokumenty, wyrzucają po prostu. I liczą, że podając w różnych miejscach, gdzie muszą się w jakiś tam sposób zarejestrować, podając różne informacje, liczą na... No na co liczą? Nie wiem. Liczą na to, że po prostu nikt nie będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Chorwaci już zapowiadają, że zamykają granice, że... przepraszam, że... Słowenia także. Nawet dochodzi do takiej sytuacji, to idą śladem władz austriackich, że zabierają, mówię o władzach w Bośni i Hercegowinie, zaczynają zabierać telefony komórkowe migrantom. Dlaczego? Przede wszystkim pojawia się pytanie, skąd taka liczba najnowszych modeli telefonów komórkowych u tych migrantów, jeżeli są biedni i nie mają co jeść. To jest na masową skalę, także to coś jest nie tak. Okazuje się, że ci, którym już się udało dotrzeć do Bośni i Hercegowiny, przekazują dane przez telefony komórkowe, SMS-ami lub w jakiś inny sposób swoim kolegom, nie wiem, rodzinom czy znajomym, nie wiem, którzy nadal są na szlaku bądź są jeszcze w Grecji, którędy najłatwiej przejść przez granicę, na przykład albańsko-czarnogórską czy czarnogórsko-bośniacką, gdzie najmniej sprawdzają, jaka jest najkrótsza droga, co potrzebują po drodze, czy są jakieś wymagania, gdzie mogą ominąć jakieś tam przeszkody i tak dalej. I tak naprawdę ułatwiają i w ten sposób przyspieszają, dynamizują, że tak powiem, cały ten ruch, całą tą falę migracyjną i właśnie ostrożne szacunki wywiadu mówią, że biorąc pod uwagę, że już wiemy, że ponad 60 tysięcy nadal koczuje w Grecji i nie wiadomo, jaka jest liczba tych ludzi na drodze. W tej chwili są w Albanii, w Czarnogórze i w Bośni i Hercegowinie gdzieś. Stąd te liczby, te szacunki oczywiście, że możemy mieć do czynienia wkrótce z liczbami mniej więcej, nie wiem, 150, może nawet 200 tysięcy osób. Jeżeli Europa Zachodnia zamknie te granice, ci ludzie zostaną, utkną po prostu w Bośni i Hercegowinie. Nawet jeżeli niech to będzie 1/3 tej liczby, to jest wielkość jednego miasta. Bośnia i Hercegowina, władze Bośni i Hercegowiny już w tej chwili mówią, że nie mają ani siły, ani możliwości, ani środków, żeby samodzielnie walczyć. Muszą się zwrócić do Unii Europejskiej, zobaczymy, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej. No właśnie, ja mam wrażenie, że dzisiaj był przecież szczyt w Sofii, Unii Europejskiej. Mówiło się o Bałkanach Zachodnich, mówi się już o Albanii, że ma perspektywę wejścia do Unii Europejskiej. Coraz głośniej mówi się o Serbii również, że ma wejść do Unii Europejskiej. Unia Europejska twierdzi, że wszyscy mają... No i teraz właśnie między innymi przywódcy Bośni i Hercegowiny też byli w Sofii, Serbii, Albanii, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa byli w Sofii. Padły wielkie deklaracje, mówi się nawet o stworzenia drogi pokoju łączącej właśnie Kosowo z jedną z serbskich miejscowości, ale ten problem, który przed chwilą pan nakreślił, w tej maleńkiej Bośni i Hercegowinie, bo nie śmiałem dotykać systemu politycznego w tym kraju, bo to tutaj nie starczyłoby nam czasu. Na pewno. To jest pokłosie wojny, która była po rozpadzie w Jugosławii. Która jeszcze trwa. Ona się nie zakończyła. Nie, to jest zimna wojna. To jest zamrożona wojna. Dayton, porozumienie pokojowe z Dayton nie zakończyło tej wojny, tylko ją zatrzymało. Ja to mówię od zawsze, bo taka jest prawda. W październiku wybory w Bośni i Hercegowinie, ale do tego czasu, 20 maja, do Sarajewa przybywa przywódca, prezydent Turcji. Tam będzie miał wiec. Proszę króciutko powiedzieć. Wiec, nieprawdopodobna sprawa. Wiemy dobrze, że odmówiono takiej możliwości Erdoganowi w Austrii, w Niemczech. I zdecydował za przyzwoleniem i zgodą władz muzułmanów bośniackich w Sarajewie na zorganizowanie wiecu wyborczego w Sarajewie. Różne są szacunki, ale myślę, że ostrożnie można powiedzieć, że będzie między 10 a 20 tysięcy osób na tym wiecu. Erdoğan już zapowiada, że to będzie maraton, bo ten wiec będzie trwał 8 godzin. A być może będzie i parę dziesiąt tysięcy. Mają zjechać się z całej Europy Turcy i po prostu poprzeć swojego prezydenta
Natomiast czy prezydent Erdoğan jest tylko tureckim prezydentem, czy prezydentem także muzułmanów bośniackich? Oto są wielkie dyskusje w samym Sarajewie. Ja myślę, że do tego tematu na pewno wrócimy po tym wystąpieniu Erdoğana, a postać Erdoğana jest ważna dla Unii Europejskiej, ponieważ to jest ten człowiek, z którym rozmawiano i z którym zatrzymywano właśnie tą falę emigracji w 2015 roku. Dziękuję bardzo. Dr Marko Babicz, Uniwersytet Warszawski, Michał Żakowski, Zobacz Świat Powiększenie. Reklama. Sekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 19. Także proszę Państwa, tutaj wcześniej w tym i filmie, i audycji wypowiadał się policjant, który był aresztowany, że teraz to rzeczywiście różne sytuacje, gdy święci od papieża ludzie u różnych, prawda, u władzy i po prostu tak w różnych punktach wykonawczych są, tak, taka robota. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra i proszę już być od razu z nami. Radio Conchita. Aha, Ameryka musi się dowiedzieć prawdy na temat katastrofy smoleńskiej. Nasza obecność w Radzie to unikalna szansa, by przyczyniać się do budowy światowego pokoju i bezpieczeństwa, mówił prezydent. A jeżeli nasze działanie tutaj w ONZ-cie i w Radzie Bezpieczeństwa przyczyni się, chociaż w niewielkim stopniu, do tego, że prawo międzynarodowe będzie lepsze i będzie lepiej przestrzegane, to ja myślę, że to będzie dla nas wielki sukces. Polska w nowojorskiej siedzibie ONZ zorganizowała dziś debatę wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Chcemy podkreślić, że bez prawa prawa międzynarodowego zostaje najsilniejsza narzędzie pracy wpisanych narodów, aby zapewnić ONZ prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polsce zależy na rozwiązaniu konfliktów na Półwyspie Koreańskim, w Syrii oraz Ziemi Świętej. Dla Warszawy i całego regionu Europy Środkowej ważne jest też doprowadzenie do zakończenia okupacji Krymu i wschodniej Ukrainy. A krajże jest dużo wyzwanie nie tylko dla Ukrainy, ale to jest wyzwanie dla stabilizacji całego kontynentu europejskiego. Polska wspiera ideę rozlokowania misji pokojowej ONZ na wschodniej Ukrainie. Powinny one działać na całym terenie, gdzie obecni są prorosyjscy separatyści, a także na formalnej granicy ukraińsko-rosyjskiej, uznawanej przez społeczność międzynarodową. Prezydent mówiąc, że prawo nie może być narzędziem przeciwko sprawiedliwości, a powinno jej służyć, nawiązał do ważnych dla Polski tematów. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak rekompensaty za straty historyczne, czy też współczesne śledztwo, na przykład dotyczących katastrof lotniczych, takich jak pełne wyjaśnienie. Nie przyczyn katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku. Polska należy do grupy państw Europy Wschodniej w ONZ. Do tej pory nie wybrano żadnego sekretarza generalnego z tego regionu. Liczę na to, że w przyszłości takie stanowisko przypadnie któremuś z państw Europy Środkowo-Wschodniej. W
trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydenta Trumpa spotka się także 19 maja z amerykańską Polonią w Chicago. Ma to być duże wydarzenie związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że to spotkanie w Millennium Park będzie udane i bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam wszystkich naszych rodaków do tego, aby w tym spotkaniu wzięli udział. Przy okazji wizyty w Chicago prezydenta Andrzej Duda będzie także gościem Radia Maryja i telewizji Trwamy. W najbliższą sobotę o godzinie 19 przeprowadzony zostanie wywiad z prezydentem Polski, na który już teraz zapraszamy. Po bułgarskiej Sofii odbył się szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Przywódcy rozmawiają o perspektywie wejścia do wspólnoty dla państw tego regionu. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Szczyt Unii Europejskiej w Sofii był poświęcony przede wszystkim Bałkanom Zachodnim. Państwa członkowskie są gotowe nawiązać ściślejszą współpracę z krajami, które nie należą do wspólnoty. Chodzi o Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Albanię i Kosowo. Są pewne obszary potencjalnej destabilizacji kontynentu. Jeżeli Unia nie zainteresuje się krajami Bałkanów Zachodnich, zrobi to ktoś inny, Rosja lub Chiny. Nie chodzi o to, że tutaj traktujemy te kraje, chociażby które wymieniłem, z jakąś niechęcią, ale my, Unia Europejska, realizujemy nasze interesy we właściwy nam sposób. Choćby w przypadku nielegalnej imigracji i ochrony naszych zewnętrznych granic. Tak jak Polska w skuteczny sposób broni zewnętrznych granic Unii Europejskiej, dobrze kontrolując przepływ migrantów i przepływ uchodźców z Azji Środkowej, z Ukrainy czy z innych krajów, ale z tego odcinka, z tego kierunku, tak chcielibyśmy, żeby południe Europy było również dobrze bronione. Na południu uchwala nielegalnych imigrantów spadła w ciągu roku o 90%. Ten spadek jest między innymi dzięki Polsce, dzięki naszej polityce pomocy krajom, pomocy uchodźcom, pomocy ludności na miejscu. Podczas unijnego szczytu poruszono nie tylko kwestie związane z bezpieczeństwem, ale również gospodarcze, zwłaszcza w kontekście nałożenia przez USA cła na stali i aluminium z Europy. Stanowisko Unii Europejskiej jest bardzo jednoznaczne. Otóż zdecydowanie chcemy mieć bezterminowo zawieszone cła ze strony Stanów Zjednoczonych, a w zamian za to oferujemy, można powiedzieć, pogłębioną formułę współpracy handlowej w zakresie produktów przemysłowych. Premier Morawiecki zaproponował także wprowadzenie na terenie Unii tak zwanego podatku cyfrowego, czyli podatek od tych wielkich firm międzynarodowych, który mógłby potencjalnie być wdrożony na poziomie całej Unii Europejskiej po to, żeby rzeczywiście firmy zaczęły płacić podatki tam, gdzie prowadzą sprzedaż. Poszerzenie Unii Europejskiej wcale nie musi okazać się daleką przyszłością. W obliczu wyzwań, które stoją przed Europą, leży to zarówno w interesie Bałkanów Zachodnich, jak i całej Unii Europejskiej. Sofii dla informacji Jan Konrad Janik. ABW zatrzymało Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciw Polsce. Oprócz tego cztery osoby objęto 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski. Informacji Jekaterina C. przyjechała do Polski przed 4 laty pod pozorem stu. Działała w organizacjach i stowarzyszeniach, które miały mieć bezpośrednie kontakty z Kremlem, przez niego finansowała. Od kilku tygodni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania związane z neutralizacją i rozpoznaniem dwóch sieciowych struktur, które biorą udział w wojnie hybrydowej czy w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. Pani Jekaterina C. oraz cztery inne osoby zostały rozpoznane jako osoby biorące udział w tych działaniach. Jekaterina C. zostanie wydalona z Polski. 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej objęto także 4 inne osoby. Narodowości tych osób nie mówimy. To są osoby, które prowadzą działalność, działania hybrydowe, typowe dla Federacji Rosyjskiej, prowadzone przez Federację Rosyjską. Nie można brać udziału w działaniach hybrydowych wymierzonych w Polskę. Proszę defraudować pieniądze z Rosji, które służą finansowaniu wspomnianych organizacji i stowarzyszeń. Musimy być na to przygotowani, że informacje, które często pojawiają się w internecie, w mediach społecznościowych, które Rosjanie wykorzystują bardzo chętnie, gdyż nie oszukujmy się, jest to bardzo łatwe do ukrycia kanał i wykorzystanie nie wymaga na przykład
pobytu na terytorium kraju, na którym się oddziałuje, słynne rosyjskie fabryki troli. To jest właśnie przejaw wojny psychologicznej, kiedy Rosjanie podsycają nastroje na przykład antyukraińskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ja powiem, że na podsycaniu emocji polsko-ukraińskich w sferze społecznej i politycznej oraz kwestionowaniu i podważaniu polskiej polityki historycznej i zastępowania jej narracją rosyjską. Rosja zawsze miała tę sferę bardzo dobrze rozbudowaną jeszcze od czasów ochrany, a od czasów Putina zwraca się na to szczególną uwagę. Powołano nawet w zeszłym roku, o czym zapomniałem, w Polsce wojsk informacji o specjalny rodzaj wojsk, które zajmują się wyłącznie walką informacyjną, wyłącznie dezinformacją, czyli tym podstawowym, głównym elementem wojny hybrydowej. Kolejna decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Komisja stwierdziła nieważność decyzji o ustanowieniu prawa wieczystego do gruntu przy Nieborowskiej 15. Nieruchomość trafiła w 2008 roku do rodziny wiceprezydenta stolicy Witolda Pana. Nieborowska 15 to kamienica znajdująca się na warszawskiej Ochocie. O sprawie tej nieruchomości opinia publiczna dowiedziała się w połowie września ubiegłego roku. To wtedy zarówno lokatorzy, jak i działacze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa ujawnili, że przy reprywatyzacji kamienicy mogło dojść do nieprawidłowości. Jak się okazało, zreprywatyzowana została na podstawie wniosku złożonego przez osobę nieżyjącą. Samorządowe kolegium odwoławcze w lipcu ubiegłego roku stwierdziło nieważność decyzji zwrotowej w odniesieniu do budynku. Dziś komisja uchyliła decyzję wobec działki, na której stoi budynek. Komisja orzekła o stwierdzeniu nieważności decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I szanowni państwo, decyzja została podjęta jednogłośnie. Prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości przy Nieborowskiej 15 prezydent Warszawy ustanowił w 2008 roku. Komisja w uzasadnieniu swojej decyzji wskazała, że następcą prawnym poprzedniego właściciela gruntu jest Jerzy Pale. Jednak w aktach sprawy brakowało jego wniosku. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozpatrywał ten wniosek, uznając, że ten wniosek złożył Jerzy Pal, czyli rodzina pana Ryszarda Pala, pomimo, że Jerzy Pal żadnego takiego wniosku nie złożył. Bo złożył go Ryszard Pal, który nie żył w momencie, kiedy ten wniosek trafił do urzędu. Chodzi o rodzinę wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Witolda Pala. To kuriozalna sytuacja, która pokazuje, że za reprywatyzację w Warszawie odpowiedzialna była zarówno prezydent stolicy, jak i jej zastępca, obaj reprezentujący Platformę Obywatelską. Dlatego też tutaj, oprócz tego, że komisja jasno, ostatecznie rozstrzygnęła sprawę nieprawidłowości w tej reprywatyzacji, istotne jest powiązanie tych wszystkich istotnych elementów związanych z wyjaśnianiem tej patologii reprywatyzacji w Warszawie. Na reprywatyzacji ucierpieli najbardziej mieszkańcy kamienicy. Podniesiono im czynsz. Część mieszkańców opuściła zajmowane lokale. Inni mają olbrzymie zadłużenia. Od dziś mogą oni jednak odetchnąć z ulgą i ubiegać się o odszkodowanie. Tymczasem prezydent Warszawy, panna Gronkiewicz-Walc, ani razu jak dotąd nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Mało tego, z kieszeni warszawiaków opłaca prawników nie pracujących w ratuszu, aby ją reprezentowali przed komisją. Ten fakt ujawnili członkowie komisji. Wyjątkowa rozrzutność, nieczęsta niegospodarność ze strony pani Karolinnego, widzi was na twórz. Platforma Obywatelska lubi wydawać pieniądze nie swoje, tylko publiczne. Lubi sięgać do łatwych kieszeni podatników, rzadko sięga głębiej do kieszeni swojego środowiska, tak zwanego biznesowego. Ministeria Mosiński. Tak, dodaje o rozrzutności Hanny Gronkiewicz-Walc, zawiadomiona została już Regionalna Izba Obrachunkowa. Aby Regionalna Izba Obrachunkowa objęła kontrolę nad zasadnością wydania tych pieniędzy, my uważamy, że raczej cel wydania tych środków był niezgodny z prawem. 700 tysięcy złotych przeznaczonych dla prawników w kontekście tylko jednej sprawy jest niewyobrażalną sumą, dodaje politolog Piotr Siekański. Stąd też możemy dojść do wniosku, że pobieranie aż tak wysokiego uposażenia
jest co najmniej niestosowne, jest na pewno etycznie wątpliwe. W najbliższym czasie komisja podejmie także decyzje dotyczące odszkodowania bądź zadośćuczynienia wobec lokatorów, którzy najbardziej ucierpieli na reprywatyzacji kamienic. Wyjątkowo krzywdząco zostali potraktowani lokatorzy sąsiedniej nieruchomości przy Nieborowskiej 13, którą komisja ma się zająć niebawem. Konfederacja Lewiatan skarży ustawę o zakazie handlu w niedzielę do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżona ustawa, ich zdaniem, różnicuje pracowników i wprowadza wątpliwości interpretacyjne. Ustawa jest konstytucyjna, odpowiada Solidarność. Konfederacja Lewiatan, skupiająca w swoich szeregach pracodawców, nie składa broni i walczy o przywrócenie handlu w niedzielę. Skarży więc do Trybunału Konstytucyjnego przyjętą kilka miesięcy temu ustawę ograniczającą niedzielny handel. Jak mówi Jacek Męcina z Lewiatana, przy wprowadzeniu nowego prawa naruszono kilka zasad. Przedsiębiorców oraz sposób procedowania tej ustawy, która przypomina bardzo krótkie wakacje letnie, takie, które uniemożliwiały przygotowanie się podmiotów na te rozwiązania, powodują, że jest to wystarczająco wstępne do tego, aby wnioskować do Trybunału o zbadanie tej decyzji. Zdaniem Lewiatana zaskarżona ustawa tworzy dwie grupy podmiotów objętych i nieobjętych zakazem, a to różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Pozostawia jednym pełną swobodę wykonywania pracy w określone dni, dla innych ograniczoną, dodaje Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan. Prawo działalności gospodarczej nie powinno ustawnie rozstrzygać, tak aby przedsiębiorca miał pewność, że działania przesunięto realizowane, planowane są legalne. Solidarność odrzuca te zarzuty. To jedynie wyraz antyrodzinnego i antypracowniczego podejścia przedsiębiorców. Dariusz Paczuski, wiceprzewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność, wyraźnie zaznacza, ustawa jest konstytucyjna. Konfederacja Lewiata do samego końca nie wierzyła, zresztą nie tylko Konfederacja Lewiata, że uda się wprowadzić tą ustawę w życie. Przeżyła chyba małe rozczarowanie z jakim, że my nie składam broni, próbuję wszystkie kurze, do końca roku ustawa przechodzi okres przejściowy, to czas na rozpoznanie sposobów obejścia nowego prawa przez handlowców, mówi prawnik Stanisław Zabotoczny. Jeżeli działalność inspektorów pracy i sądów, które będą tę działalność kontrolować, nie będzie żadnych wątpliwości, zastrzeżeń zmierzających do obejścia tej ustawy, to myślę, że po pewnym okresie te przepisy zostaną utrzymane w takim kształcie, w jakim są. Jedna z sieci franczyzowych poprzez wyśrubowanie wpływów finansowych zmusza właścicieli sklepów i pracowników do handlu w niedzielę. Stosuje też Fortel, rozszerzający swoją działalność o usługi pocztowe. Gorąca dyskusja nad ustawą zakazującą handel w niedzielę trwała w Sejmie prawie półtora roku. Pytanie, jaki jest cel Konfederacji Lewiata? Dominując kapitał zagraniczny, można zapytać się, czy interesy składając ten wniosek. Pyta poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Przyjęta przez tej ustawa została zaakceptowana przez większość Polaków. Pani Małgorzata Skardu z niecierpliwością czeka na pełną realizację ustawy. Walczyłam w wolne niedzielę i chciałam, żeby wszystkie były wolne. Ustawa o wolnych od handlu niedziela weszła w życie w marcu tego roku. Projekt ustawy zawiera 39 niedziel, w których sklepy będą zamknięte. Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem 7 roku. Czyli mówię jeszcze raz, że Chińczyk przegrał i... Chociaż nic nie mówimy tu momentami, tak przymykamy oko, proszę Państwa, na to wszystko, to jednak widać, że Chińczyk przegrał tutaj, o, są zamknięte i Carrefourki też, Chińczyk w Carrefourkach się mieści. Pozamykane, proszę Państwa, i koniec. Ale również polityczne.
Koniec świata. Gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Landstrom X. Chińczyk przegrał. Radio Conchita, także widzicie Państwo, dużo się dzieje. O Boże, błogosławieństwo i potrzebne łaski w tym imieniu
dla księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Kłódzia, metropolitę gdańskiego. O łaskę zdrowia prosimy także dla chorych, cierpiących, dla ojca Jana Króla, jego mamy Józefy, dla pana Dawida Jackiewicza, za wszystkich chorych z naszych rodzin, wspólnot zakątek, z rodziny Radia Maryja. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych i jak zawsze włączamy wszystkie nasze indywidualne intencje i te intencje, które zostały złożone w naszej radiowej kaplicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica światła, przez Pana Jezusa Jordanii. Także widzisz, Marek. Jak ty dzwonisz, to tak, dzwonisz i za minutę dzwonisz jako czubek. Od razu widać, jak to psychologia nam bardzo pięknie służy, że ten twój charakter się tak układa dziwnie, nerwany, zdenerwowany, szybkowaty, na chama, na siłę, za wszelką cenę, koniecznie, tu i teraz. No jak dzwonisz, to za dwie minuty dzwoniłeś, ja mówię zadzwoń za dzisiaj, jak jestem gdzieś u lekarki, czy gdzieś, bo nigdy wyjątkowo nie mogę rozmawiać gdzieś u lekarza, a ty jesteś specjalistą od świeczania, czy tam gdzie kiedy mi potrzeba. No to wtedy za te 15 minut nie zadzwoni, to ja miałam dla ciebie jedną kartę, dwie karty, informacje ciekawe, ale no nie mogę powiedzieć, że nie zadzwoniłeś. Także będzie dostał internet na kartę, nawet na dwóch, tutaj jutro opłacę ten orange do końca, że plus minus to działa, nie plus tylko ten play działa, plus włączę dwie karty, 10 kart będzie z internetem chodziło, a na razie ten T-Mobile. Zostawimy spokojnie na ten tydzień, czy dwa. Jutro to raz wyjadę, jutro coś załatwi właśnie, bo będzie. Będzie coś i z tego coś będzie kolejny coś. A jak nie ma nic, no to jest. Cudów nie ma z niczego. No. Bo ty tak mówisz, no i on już, co jest. Nic z niczego nie będzie. Cuda nie istnieją takie, jak to myślą sobie ci moherowi właśnie, katolicy. Także ci katolicy to oni są tak sprzeczni sami w sobie, śmieją się z siebie, są tak głupi. Dzisiaj w klasztorze u Ani na tamce. Jeden, no dwóch przyszło takich pijanych, bo to urodziny miał. No dobrze, jeden stał pijany, tam krzyż na ścianie, gdzie się pocałował, mało nie wywrócił się, nie spać
tyłu jak stawał za wszelką cenę, chciał ten krzyż wielki pocałować, czy wszyscy łapią. Ania, ta zakonnica się wystraszyła, bo sobie rozwalił, mało by co. Nie. No. A drugi zgrzyta zębami i patrzy się, kogo by tu pobić, ten, który obchodzi mininę, a jeszcze chwalą się, że mają karate wyćwiczone, że kości łamią, że to, że tam. Także takie głupoty, że no, jak pies do jeża podchodzi, albo po prostu grosz z kapustą i chińskim boczym, nigdzie nic. Nie pasuje Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek, albo jeszcze Biblia mówi, z jednych ust wychodzi błogosławieństwo i z tych samych ust wychodzi przekleństwo. I ten przykład jest najbardziej wierny i najlepiej odpowiada tej takiej głupocie niesamowitej, do tego są słowniki wszyscy na mnie katolicy, na całej katolicka, pijacy i ateiści, na współwywrotowcy i tak dalej, i tak dalej. Także przyjdź po 11 do domu, jakoś tak może przyjść po 12. Dzisiaj jestem na wyjeździe do Anglii, Ameryki, Białystok, pojechałam, potem jeszcze gdzieś pojadę, potem jeszcze, no po prostu wyjątkowo nie mam czasu. No ale gdzieś chciałam ci dać i dzwoniłam nawet na ten, na domofon, bo tak się wam mówiła, że ty gdzieś jesteś, a jakiś tubek do ciebie niepodobny powiedział do jakiegoś innego faceta, Dominik. On był siedział w białym samochodzie, za przeszło się z białym i pojechał. Takie społeczeństwo o małym mózgu, że jak to dobrze ta psychologia nam służy, że psychologia wszystko wyjaśni, psychologia wszystko podpowie. Także pozdrawiamy serdecznie buziaczki i przesyłamy. Zawsze do mnie dzwoni, ale nie po minucie, nie po dwóch, tylko po 10, po 15, po pół godziny, tak jak ci podpowiedziałam. A ty tego zdaje się, że nie rozumiesz, bo jesteś narwany, u ciebie nie ma tej psychologii, nie ma mądrości, intelektu w ogóle, że przecież jak jestem u lekarza, no to przecież za 5 minut wiadomo, że mogę nie wyjść, a u niej wyjątkowo opowiem, że tak nie wypada, a jeszcze mam jej ręce zajęte, bo ostatnio jestem bardzo zajęta. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową modliła się Jadwiga z Nowej Huty, parafia Matki Bożej Pocieszenia. Panem Bogiem. Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżyli się do Niego z ufnością, dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi sakrament pojednania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Może służby wprowadzały w błąd członków rządu Platformy z PSL-u? Szwajcaria, przypominam, Szwajcaria odpowiedziała, że ma 120 kont polityków polskich, ale nie poda kwot, ani nie ujawni tych kont, zastawiając się klauzulą swoją. A co z innymi miejscami, Singapur? Myślę tak, że oczywiście ma rację, natomiast zazwyczaj to działa tak. W tym przypadku, o którym opowiadałem, akurat na Kajmanach się skończyło, czyli poszedł przelew i ktoś gotówką po prostu zwyczajnie z konta wypłacił. Jest do widzenia, nie ma człowieka. Nie wiadomo gdzie, co, jak i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych można z walizkami pieniędzy chodzić, jest wszystko w porządku, bo tam jest cały czas kult pieniądza, czyli cash is king. Tak, i tam się z walizką idzie, po prostu to jest przez... Jeżeli mają w ogóle taką walizkę, no to znaczy, że są bogaci i tyle, nikt się nie pyta, skąd te pieniądze są, chyba że nie płaci podatków. Ale jeżeli jest zagranicznym podmiotem, to oni się bardzo cieszą, że te pieniądze są u nich zostawiane. Tak więc czeka nas rozmowa jeszcze z Amerykanami, bo jak sądzę, sporo do wyjaśnienia jest w Stanach Zjednoczonych. Czy już jakieś rozmowy są prowadzone? Czy można się spodziewać, że komisja dostanie materiały? Nie chcę wybiegać w przód, dlatego że tutaj pan doktor słusznie zauważył, to są sytuacje takich, że w tej chwili rozmawiając nawet w radio, przynajmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób słucha i nasłuchuje wyraźnie. I już zwołuje do swojego bankiera, kto, co, jak i tak dalej. Więc ja tutaj się ograniczę tylko do takiego sygnalnego przekazywania informacji. Będzie komisja, ma być spotkanie nasze, wszystkich procedujących w tej komisji ma być spotkanie. Ustalimy sobie harmonogram pracy, będziemy mieli wsparcie fachowców. Absolutnie zgadzam się z panem, że wszystkie ręce na pokład. Nie dość, że mało czasu, że to mało czasu może spowodować fakt przeoczenia bardzo istotnych dla sprawy elementów. W związku z tym muszą naprawdę dziesiątki ludzi z nami współpracować i każdy z nas musi mieć potężne zaplecze ekspercko, tak jak powiedziałem, nawet ze specjalistami od internetu. No właśnie, ale rola służb, bo to jest jednak kluczowa kwestia, rola służb, które powinny stać na straży bezpieczeństwa, które powinny wyłapywać sygnały, które powinny informować polityków. Z telewizji się dogadują. W Szambek, choć się pan dowiedział. No właśnie, a jak to było w przypadku VAT-u, panie prezesie? Jak wyglądały te relacje tego przemysłu naftowego z służbami specjalnymi? To znaczy, jeżeli chodzi o niektóre służby, mieliśmy rzeczywiście bieżący kontakt. Zresztą co roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie jest narada poświęcona przestępczości w obrocie paliwami. My od 2014 roku braliśmy w tym udział. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami. Także ta współpraca z pewnymi instytucjami była bliższa, z innymi może mniej bliska. My również braliśmy udział w pracy nad przygotowaniem planu zwalczania przestępczości gospodarczej. Taki plan powstawał. Ale dało to wszystko. Ta relacja właśnie do tego zmierzam. Wydaje mi się oczywiście, może naiwnie, może tak było, że troszeczkę brakło wyobraźni pewnym osobom. Nie zapomnę, kiedy wymagał przy ulicy Rakowieckiej była debata na temat zwalczania przestępczości w obrocie paliwami. Tam były rozpisane pewne zadania na lata 2014-2015 do roku 2020, prawda? Podczas kiedy... I myśmy wyszli z tego spotkania, popatrzyliśmy się z kolegą na siebie i tak 39 rok i się generalnie zastanawiałem w 45 roku, na które skrzydło puszczono tą brygadę kawalerii. Tylko w tym 45 to już nie była ani tej brygady kawalerii, jak tych generałów. No to trzeba było szybkie cięcie przeprowadzić, a nie myśleć, co się będzie robiło w 17, 18, 19 roku. Potrzebne były szybkie, zdecydowane działania. I tego nie było. I tego nie było, prawda? W dużym stopniu widzę brak wyobraźni, bo ja pamiętam rozmowy z niektórymi nawet nieżyjącymi już politykami, ministrami. Ktoś tak się zastanawiali, a może lepiej, że ta szara strefa jest, no przecież
są jeszcze ceny, prawda? Były decyzje, konkretne, jasne, 2012 rok. Donald Tusk decyduje o likwidacji Departamentu 2A w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To ten departament zajmujący się ochroną interesów ekonomicznych państwa. 2012 rok, czyli ten sam rok, kiedy wybuchła też afera Amber Gold. No, czyli jednak można było podejmować decyzję, panie Burszy. I tutaj jest przykra wiadomość dla wszystkich. Decyzje były podejmowane, ale wobec małych podmiotów. Takich naszych, polskich, małych, rodzinnych podmiotów. I pamiętam na moich oczach w okolicach Ciechanowa zamknięto ze 3 albo 4 rozlewnie olejów napędowych i tak dalej. Wyzywać, to oni mieli się ochotę, tylko zazwyczaj wybierali polskie podmioty. I to wytłumaczyli. Teraz niedawno słyszałem, że dużych zostawcie, to jest cytat dosłownie, dlatego że oni mają kancelarie międzynarodowe prawne, mają PR, telewizję, zostawić je ruszać. Jedziemy, mówię tutaj o panu Kapicy, w teren na małych, nie? No więc to są działania wrogie Rzeczpospolitej i wrogie polskiej przedsiębiorczości. Ale chodzi o decyzjach dotyczących tych strukturalnych, dotyczących funkcjonowania służb, na Departament 2, czyli kluczowy departament, który powinien stać na straży bezpieczeństwa ekonomicznego, został zlikwidowany. Czy takich decyzji było więcej? Nie mogę panu tutaj powiedzieć szczegółowo. Natomiast to jest jaskrawy przykład, gdzie po prostu zwyczajnie pozwalano na działanie i zdejmowano nadzór nad działaniem szkodliwym dla rynku polskiego i w ogóle dla podatków polskich. No. Ale to faktycznie parasol ochrony służb specjalnych, no, ludzi? Czym innym to było? Zdejmowanie nadzoru to jest parasol ochronny, no, bo nie ma kto się czepiać. No. A z drugiej strony brak działań. Proszę zwrócić uwagę, co po jesiennych wyborach roku 2015 zrobiono. Wspomniałem o powołaniu KAS-u, wspomniałem o jednolitym pliku kontrolnym, wprowadzono pakiet paliwowy, podwyższono kary w kodeksie aż do 25 lat, zmieniono metodologię kontroli, których dzisiaj w polskiej gospodarce jest nominalnie mniej, a jednak przynoszą one nieporównywalnie lepsze skutki z punktu widzenia budżetu państwa. Zmiana nastąpiła w samej atmosferze wokół przestępstw podatkowych, w dyskursie publicznym na ten temat. Wprowadzono pakiet paliwowy, dzięki któremu firmy uczciwe, od tych małych, prywatnych na państwowych potentatach jak Lotos czy Orlen, skończywszy, po prostu odetchnęły. Dzisiaj znakomicie sobie radzą. Orlen naprawdę rozwinął skrzydła, jest świetnie zarządzaną, choć państwową firmą, ale też innowacyjną, ze swoim CSR-em, etc. Ale wracając do komisji śledczej na chwilę. Ja myślę, że ta komisja ma szansę dojść do naprawdę ciekawych, czy wręcz zaskakujących wniosków. W dwumiarach. Po pierwsze, może dojść do wniosku na przykład, że najzamożniejszymi Polakami wcale nie są ci z corocznego zestawienia 100 najzamożniejszych naszych rodaków, tylko właśnie przestępcy VAT-owscy. Wcale nie żartuję, bo nie wykluczam, że były przykłady przestępców pojedynczych, czy firm przez nich prowadzonych, zarabiających na wyłudzeniach VAT i innych przestępstwach VAT, bo mówimy o wyłudzeniach, ale to jest cały katalog od pustych faktur, od firm postawionych na słupy, które tego VAT-u należnego nie wprowadzały, etc., że ci przestępcy zarabiali miliony złotych dziennie. To jest pierwsza rzecz. Druga, mam nadzieję, że nie w tej, o której zaraz, nie w tym, o czym zaraz powiem, tkwi przyczyna opóźnienia w powołaniu komisji śledczej. Jej wyniki pracy mogą bowiem rzucić cień, nie w równym stopniu, podkreślam to, ale mogą rzucić cień na osoby wywodzące się naprawdę z różnych obozów politycznych. Ale tym bardziej powołanie tej komisji śledczej i danie jej możliwości spokojnej, merytorycznej pracy będzie probierzem uczciwości tego obozu władzy, który dzisiaj rządzi w Polsce. Dlatego apelowałbym do Prawa i Sprawiedliwości, do pana premiera, do wszystkich, którzy mają cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie, żeby tę komisję niezwłocznie powołać, choć i tak do końca kadencji pozostało niewiele czasu. A jak wyłapać tych nieuczciwych funkcjonariuszy? Bo przecież jeśli znowu komisja wezwie byłych szefów służb specjalnych, którzy zaczną się zasłaniać niepamięcią, no to takie zeznania, można powiedzieć, będą stratą czasu. Jak wyłapać tych faktycznie funkcjonariuszy, tych nieuczciwych agentów służb specjalnych, pracowników służb specjalnych, którzy chronili bezpośrednio mafię VAT-owską? Panie prezesie. Nie jest to bezwzględny temat pracy służb, trudno mi powiedzieć, natomiast sądzę, że komisja śledcza, analizując właśnie te przepływy pieniężne, zwroty VAT-u, będzie w stanie dojść do jakichś wniosków. Natomiast no, oczywiście to też nie jest tak, że przedtem służby nie miały żadnych wyników, bo też rozbijano jakieś grupy wyłudzające VAT. Sam pamiętam prezentacje, które nam przedstawiono na ten temat.
w samym centrum Warszawy funkcjonujące. Faktem jest, też to wróci do troszkę innego wątku, tego naszego paliwowego, że tutaj mieliśmy do czynienia z pewnymi mechanizmami, które wykraczały poza podatki, poza wyłudzenia VAT-u. Jako że rynek paliwowy z rynkiem regulowanym były narzędzia, które pozwalały już wówczas, nawet przy niedoskonałościach ówczesnego prawa, na szybką reakcję i szybkie finansowe karanie przestępców, bo to, na co zwracaliśmy uwagę, to jest to, że tego typu firmy z reguły nie realizowały narodowego celu wskaźnikowego, nie realizowały obowiązku zapasów obowiązkowych, a za to są kary administracyjne, czyli unika cały długi proces postępowania sądowego, to prawda? To są kwestie, które powinny dotyczyć. To powinno się połączyć, prawda? I wtedy naprawdę można było szybko uderzyć. Natomiast faktem jest, że bardzo często ci ludzie też posługiwali się gotówką. Też słyszeliśmy opowiadania o samochodach pełnych, z bagażnikami pełnych banknotów o wysokich nominałach, które po prostu stały w jakichś tam niepozornych miejscach i nagle podczas kontroli się okazało, że właśnie ten porzucony do samochód należy do grupy. Bo na samym końcu będzie dowód wypłaty gotówkowej z banku, na przykład, nie wiem, 4 milionów dolarów. I będzie ciężko dojść do tego, bo to jest sprzed 5 lat na przykład wypłata, albo 6, każdy bank powie, że już do widzenia, nie? No właśnie, bo to trzeba pamiętać, że te 5 lat jednak wstecz to jest jedyny czas, który można badać. Jeśli dlatego ja mówię, że będzie bardzo ciężko znaleźć te pieniądze. To nie jest takie, może trochę się uda znaleźć z tego wszystkiego, natomiast one już, ja powiem tak, proszę Państwa,